Cześć i czołem! Pytacie skąd pod salonem Daci się wziąłem? Grupa Zdunek nas zaprosiła, sprawdzamy w czym tkwi fenomen marki i co nowego. W tym poznamy ich najnowszego elektryka. Zapraszam na rozmowę z Olkiem. Trzymajcie się i nie przełączajcie kanału. Słuchajcie, autoironicznie się kłaniają. Jesteśmy na zaproszenie tak naprawdę do marki, którą ja bardzo lubię. To marka fenomenalna. 17 lat temu, jak pojawił się pierwszy Logan, to wiele przypuszczało, że to może być taka wydmuszka. Tymczasem to jest w tej chwili taki rozgrywający pierwszoligowy gracz. Pośród tych top 10 najchętniej sprzedawanych samochodów jest Duster. To prawda, w tym momencie w ogóle jest moda, jeśli chodzi o markę Dacia. W tym momencie no, jest więcej chętnych niż samochodów dostępnych, gdzie jeszcze parę lat temu nie było to faktem po prostu. Te samochody, umówmy się, no, nie były specjalnie ładne. Też do pewnych elementów tego samochodów były jakieś zastrzeżenia. No, w tym momencie tego nie ma. W tym momencie to są samochody tanie, przede wszystkim spełniające wymagania klientów. A jeżeli klienci kupują te samochody, to znaczy, że są dobre. No właśnie, wszyscy krzyczą teraz, że w salonach czeka się bardzo długo na odbiór auta, brak chipów, brak układów elektronicznych, pandemia sprawiła, że bardzo długo się czeka na auta. A u was na stoku jak to wygląda? No, my też zostaliśmy troszkę pokiereszowani przez pandemię, również trzeba poczekać na samochód, aczkolwiek właśnie 2-3 miesiące to jest taki okres uśredniony, powiedzmy, gdy trzeba czekać na samochód, co nie jest złym wynikiem, bo inne marki mają dłuższy okres oczekiwania na samochody. U nas do tych 2-3 miesięcy spokojnie można już otrzymać swój model samochodu. Kilka dni temu pisałeś do mnie coś, co mnie zelektryzowało i pomyślałem sobie, kurde, jeszcze więcej będą tego Dustera sprzedawać, bo dostanie automat, tak? Tak, już jest tak naprawdę automat w Dusterze, w wersji, no, co prawda nie 4x4, ale 4x2, ale w 150-konnym motorze mamy już automat, co jest właśnie nowością w Dusterze. Było mocne oczekiwanie na tego typu rozwiązanie, no i w końcu doczekaliśmy się. Powiedz właśnie, więcej klientów wybiera Dustera z napędem na 4 koła, czy jednak, tak jak mi się wydaje, jednak na jedną ośkę? Nie, jednak jeszcze na jedną oś. Mimo wszystko Duster to jest samochód, który jest samochodem do miasta i klienci go używają do miasta. On oczywiście świetnie sobie poradzi w terenie. Prześwit niesamowity. Tak, prześwit to jest 210 cm, tak więc prześwit naprawdę wysoki, tak więc i w terenie sobie bardzo dobrze poradzi Duster, ale mimo wszystko jest to samochód przez Polaków uważany jako samochód miejski, miejski SUV. No i teraz ta nowość tak naprawdę, nowość dzięki której tak naprawdę, no właśnie to jest taka pierwsza liga, bo te auta elektryczne teraz bardzo modna luka, tak, rynkowa, wchodzimy ze Springiem, on już się pojawia w Trójmieście, w jednej z sieci car sharingowych, nie będziemy robić reklamy, ale pierwsze recenzje też są bardzo pochlebne. Ten samochód ma bardzo fajny zasięg. Tam są też dobre warunki gwarancyjne, bo tak jak na pozostałą część palety, to jest 3 lata, tak? Gwarancji tak, w tej chwili. 3 lata, bo 100 tysięcy kilometrów. A tam jest 8 lat i jakiś limit przebiegu, tak? Nie pamiętam, przyznaję. Nie ma problemu. To generalnie samochód niedługo wchodzi do oferty. Tak. Już teraz pewnie macie pełno zapytań, co? Mamy bardzo dużo zapytań, jeśli chodzi o Springa. Praktycznie każdego dnia to jest kilka zapytań o Springa. Pierwsze samochody do jazd testowych będziemy mieli gdzieś na przełomie grudnia i stycznia. Sprzedaż już Springów ruszy w marcu przyszłego roku. Myślę, że no, to będzie naprawdę duża rewolucja na rynku elektryków, no bo to będzie w mojej opinii najtańszy elektryk na rynku. Przy dopłatach 27 tysięcy dla karty dużej rodziny, no to auto będzie można zakupić poniżej 60 tysięcy. A przy tym też spełnia założenia tego normalnego samochodu, bo jeśli ktoś nie jest wielkim miłośnikiem motoryzacji, potrzebuje tylko samochodu, żeby nim jeździć, porządnego, gdzie usiądą 4 osoby, mamy bagażnik na zakupy, przyspieszenie od 0 do 50 porządne, bardzo bo do porządne. 100 to tam przyspiesza się jak melek bardziej, tak? To prawda. Natomiast te pierwsze recenzje nawet blisko tych realnych zasięgów, a wiemy, że producenci lubią oszukiwać czasem. No tak, producent podaje, że to jest około 305 km zasięgu. Sądzę, że takim realnym zasięgiem tego auta to jest około 250 km. No w zimie może to się troszkę zmniejszyć do jakichś 230 km, ale gdy ktoś faktycznie potrzebuje w ciągu tygodnia dojeżdżać po prostu do pracy, no to jest auto dla niego, bo naprawdę
naprawdę koszty eksploatacji tego samochodu będą znikome w tym momencie. Czyli generalnie pojawi się zimą, ale już można przychodzić cię męczyć. Można przychodzić już męczyć. Mamy takie auto do oglądania na salonie, tak więc zapraszam wszystkich chętnych, żeby wsiąść i przymierzyć się do Springa, bo naprawdę warto. Tam jest też dosyć fajny prześwit i super się nim parkuje, nie? Tak, no to jest taki, powiedzmy, bardzo zminimalizowany Duster, bo to jest auto wysokie, więc jakieś krawężniki niekoniecznie będą sprawiały nam problem. Fajne przyspieszenie, tak więc no, auto do dżungli miejskiej idealne. No i auto, w którym sobie siedzimy teraz, czyli taki też trzon oferty handlowej, konwencjonalny subkompakt, ale nie widać tutaj żadnych tak naprawdę cięć kosztów, tak? Nie widać żadnych kosztów, naprawdę wykończenie wnętrza w tym samochodzie jest no już wysokiej klasy. Sandero Stepway no przeszło też dość dużą drogę, jeśli chodzi o design. Z 2 lata temu może auto to również nie było za piękne. No w tym momencie ta wersja, w której siedzimy, naprawdę ma fajną sylwetkę, fajne wykończenie, również wysoki prześwit, bo to jest 17 cm prześwitu, tak więc po naszych polskich dziurach czy krawężnikach spokojnie auto sobie świetnie poradzi. No my go nazywamy, jak to jest taki pomniejszony Duster. No i faktycznie to jest taki crossover pomieszany z segmentem B, więc na taki naprawdę fajna hybryda, no i cieszy się bardzo również dużą popularnością, wcale nie mniejszą niż Duster. Tych samochodów sprzedajemy w tym momencie bardzo dużo, jest fajna gama silnikowa, również mamy dostępną tutaj wersję z automatem, to jest 90-konny motor z automatem, silnik 1.0, trzycylindrowy, tak więc no, do miasta naprawdę bardzo żwawy samochód, świetnie sobie radzi. Macie też bardzo fajną ofertę i finansowania, i też na instalację LPG, to wciąż cały czas popularna rodzaj napędu, zwłaszcza że ceny paliw idą sobie w górę jak chcą. Tak, no zdecydowanie największa sprzedaż samochodów u nas to jest właśnie z silnikiem LPG. No klienci sobie chwalą, że i też jest... można być eko, nie? Tak, można być eko. Klienci sobie właśnie przede wszystkim chwalą, że ta instalacja jest montowana u nas seryjnie, tak więc to jest to... Nie traci się na to gwarancji, tak więc to no w tym momencie no jako jedyna chyba marka coś takiego prezentujemy, tak więc dlatego sprzedajemy najwięcej tych silnikiem z gazem. Czyli co, kąsacie po łydkach konkurencję, pewnie zaraz nowości, ja jestem bardzo zelektryzowany, bo wszyscy się podniecają Bigsterem, dzisiaj czytałem informację, że dostanie silnik 1.8, więc wcale nie idziemy w dom Sainzik, to też może być niesamowity hit sprzedażowy. No, na pewno będzie hitem sprzedażowym, bo już no, Dacia zdobyła sobie rzeszę... Rzesze ludzi, którzy po prostu chcą cały czas kupować Dacie i będą wierni już tej marce. Tak więc jeżeli ktoś raz kupił Dastera i się na nim nie zawiódł, dalej będzie kupował Dacie. Super. Przychodźcie do Olka, męczcie go, odbywajcie jazdy testowe i tak naprawdę sami powinniście się przejechać autem, żeby wypracować sobie opinię o nim, a nie gdzieś wyczytać, bo tam Dacia to Dacia, tak? Rumunia połączona z Francją. Tak jest. Sprawdzajmy, przyjeżdżajmy się Dacią. Zapraszam. Trzymajcie się, dzięki. Trzymajcie.